Om namo bhagavate vasudevaya. 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 I left my glasses in the room. Oh, here. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 4, right? I hope I have the right verse. Canto 4, Chapter 7, Text 15. Będziemy czytać ze Srimad Bhagavatam, pieśń czwarta, rozdział 7, tekst 15. So yo maya vidata. Tatvadvisya sabdayam kipstito duriti vishika viganaya tanmam arvakpatantam ahatam indeyapad vishyadaya sa bhagavanspa kvetena tusyet. Translation and purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tłumaczenie i znaczenie Jego boskiej łaski przy Śrimata Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So Daksha is speaking to Lord Shiva. W tym wersecie Daksha mówi do Pana Shiva. After he has gotten forgiveness from Lord Shiva. Po tym, gdy Pan Shiva już mu wybaczył. The history is there was a Daksha had was performing a yajna. But he didn't invite Lord Shiva to come. Było to tak, że Daksha wykonywał jagię, ale nie zaprosił Pana Shivy. But Sati, Shiva's wife, wanted to come because it was being performed in her house. Daksha was her father. She wanted to see her sisters and her mother. And so she went without the permission of her husband. Ale Sati, żona Pana Shivy, chciała tam się udać, dlatego że to było wykonywane w jej domu. Daksha był jej ojcem, także ona chciała zobaczyć się ze swoimi krewnymi, więc udała się tam bez pozwolenia Pana Shivy. Lord Shiva had predicted that she wouldn't be well received because her father was, you can say, had enmity towards Lord Shiva. Pan Shiva przepowiedział, że ona nie będzie właściwie przyjęta, gdyż jej ojciec był wrogo nastawiony do Pana Shivy. But she went anyway, and when she saw her father, her husband, Shiva, was being insulted, she used her mystic power to give up her body. Ona się tam udała, jednak gdy zobaczyła, że jej mąż, Pan Shiva, był obrażony, to używając swoich sił mistycznych, porzuciła swoje ciało. Then there was a fight, Lord Shiva's followers and came into the assembly in big disturbance. I wówczas była walka. Zwolennicy Pana Shivy udali się tam i spowodowali wielkie zakłócenia. So this is after the whole disturbance, and Daksha has come in a humble mood, and now he is praying to Lord Shiva. Także sytuacja w tym kontekście już jest taka, że to było po tej całej walce, gdy Daksha modlił się do Pana Shivy w pokornym nastroju. He says, I did not know your full glories. Mówi, nie znałem pełni twoich chwał. For this reason I threw arrows of sharp words at you in the open assembly, although you did not take them into account. Z tego powodu na otwartym zgromadzeniu wypuściłem w twym kierunku strzały ostrych słów, mimo iż ty nie wziąłeś ich pod uwagę. I was going down to hell because of my disobedience to you. Z powodu mojego nieposłuszeństwa względem ciebie, który jesteś osobą najbardziej godną szacunku, spadłem do piekła. Who are the most respectable personality, but you took compassion upon me and saved me by awarding punishment. Lecz ty zlitowałeś się nade mną i ulatowałeś mnie, wymierzając mi karę. I request that you be pleased by your own mercy, since I cannot satisfy you by my words. Proszę cię, byś zadowolił się swym miłosierdziem, gdyż ja swymi słowami nie potrafię cię zadowolić. So this is a famous pastime in the Srimad Bhagavatam, and we can take good lesson from this. Jest to słynna rozrywka ze Srimad Bhagavatam i możemy się z niej wiele nauczyć. The devotee should be neutral about examining his own position. Bhakta powinien być neutralny w analizowaniu swojej własnej pozycji.
Then he can easily see who is more advanced than him, who is equal to him, and who is less advanced. Wówczas z łatwością będzie mógł dojrzeć, kto jest bardziej zaawansowany, kto jest na równym poziomie, a kto jest mniej zaawansowany. We read every morning the offenses in chanting the holy name of the Lord. The first offense is to blaspheme devotees who are more advanced than us. Codziennie rano recytujemy dziesięciodła przeciwko świętemu imieniu i pierwszą z nich jest znieważanie bhaktów bardziej zaawansowanych od nas. That means we have to be honest about our own position. To znaczy, że musimy być uczciwi co do naszej własnej pozycji. But due to false ego, everyone is thinking they're more advanced than they are. Jednak wskutek fałszywego ego, każdy myśli, że jest bardziej zaawansowany niż naprawdę jest. Therefore, they are subjected or subject to be offensive to advanced devotees. Dlatego popełniają oni obrazy wobec bardziej zaawansowanych faktów. We saw in Prabhupada's time, people thought Prabhupada was just an ordinary person. Tak jak widzieliśmy w czasach Śrila Prabhupada, wiele ludzi myślało, że Śrila Prabhupada jest zwykłą osobą. Of course, Prabhupada never demanded respect, but an intelligent person would offer full respect. Oczywiście Śrila Prabhupada nigdy nie wymagał szacunku, jednak inteligentne osoby ofiarowały mu pełen szacunek. So the lesson is that we have to be very careful, especially when dealing with devotees. Także lekcja z tego płynie taka, że powinniśmy być bardzo uważni, zwłaszcza postępując z faktami. We're living in the association of devotees, so it behooves us to be careful. Żyjemy w towarzystwie baktów, dlatego musimy być bardzo ostrożni. But this is not a false humility. Ale nie jest to fałszywa pokora. If somebody is less advanced than us, we have obligation to show them mercy. Gdy ktoś jest mniej zaawansowany od nas, to jesteśmy zobowiązani okazywać swoją łaskę. When the opportunity arises. Gdy jest taka sposobność. In other words, we should preach to the devotees. Innymi słowy, powinniśmy nauczać baktów. Sometimes Prabhupada said, okay, stop preaching, just boil the milk and try to train up everybody who's already come to us. Czasem Prabhupada mówił, żeby już przestać nauczać i trenować baktów, żeby uczynili postęp ci, którzy już do nas przyszli. If we're so busy preaching that we forget our own sadhana and our own the temples, you can say devotees try to help them, then that's probably said we should. That's not wanted. Prabhupada mówił, że nie jest pożądane, by tak bardzo absorbować się nauczaniem, by zapomnieć o swojej własnej sadhanie i o bhaktach świątynnych. Of course, we all have experience. Preaching to the devotees sometimes can be counterproductive. Ale mamy też doświadczenie, że czasem nauczanie baktów może przynieść przeciwny efekt. But it's required. Jednakże jest to konieczne. Of course, when we see that the person we're preaching to is becoming disturbed because of it, then we should stop. Gdy widzimy, że nasze nauczanie powoduje niepokój u tej osoby, którą nauczamy, to powinniśmy zaprzestać tego. Like Haridas Thakur. Jak na przykład Haridas Thakur. He was preaching in an assembly and one Brahmin there didn't like his preaching. On nauczał w zgromadzeniu i jeden Brahmin, który się tam zajmował, nie podobało mu się jego nauczanie. Because he was an impersonalist and Haridas Thakur had minimized the position of the impersonalist. Gdyż był on impersonalistą, a Haridas Thakur zminimalizował pozycję impersonalistów. And so this Brahmin picked a quarrel with Haridas Thakur. Więc ten Brahmin wszczął kłótnię z Haridasem Thakurem. So Haridas Thakur's personal reaction was, he didn't want to retaliate or something, he just became indifferent to this person. Także reakcją Haridasa Thakura było to, że nie chciał tak odwzajemnić się, po prostu pozostał obojętny wobec tej osoby. He saw that he's not ready to hear the message of Bhagavad Dharma. Widział, że ta osoba nie jest gotowa słuchać przekazu Bhagavad Dharmy. Therefore, when we preach there, we make a distinction. Dlatego nauczając, rozróżniamy. We avoid the atheists. Unikamy ateistów. The Mayavadis are more or less atheists. Mayavadis są w pewnym stopniu impersonalistami. They don't think God has a form or any qualities. Myślą, że Bóg nie posiada postaci ani żadnych cech. Even they may show some respect to the Lord, but ultimately they think I'm going to become the Lord. Nawet jeśli okazują jakiś szacunek Panu, to ostatecznie myślą, że sami staną się Panem. So we avoid these people for the most part.
Także większość unikamy tych ludzi. Unless they come, if they're ready to hear, then we can explain. Aczkolwiek jeśli są gotowi by słuchać, to możemy im wyjaśniać. So therefore, this is the definition of an innocent person. Taka jest definicja niewinnej osoby. He's ready to hear. Jest gotowa słuchać. Most people are not innocent. They want to preach to us. Ale większość ludzi nie jest niewinna i chcą nauczać nas. So then we just avoid them. Także ich unikamy. But if the innocent are there, we take the opportunity to preach. Ale jeśli są niewinni, to korzystamy z tej sposobności, by nauczać. This is the mood of the preacher. Taki jest nastrój nauczającego. So when we preach to the devotees also, you'll see some of them are not interested to be corrected. I widzimy praktycznie, że nieraz, kiedy nauczamy baktów, to nie są zainteresowani tym, by się poprawić. So then we become indifferent to them. I wówczas stajemy się wobec nich obojętni. We can't save those who don't want to be saved. Nie możemy uratować tych, którzy nie chcą być uratowani. But those who are interested to understand the subject, and then we should preach. Jednakże powinniśmy nauczać osoby zainteresowane tym tematem. The subject is very simple. Ten temat jest bardzo prosty. God is great, I'm small. Bóg jest wielki, jestem znikomy. This is the first teaching of Bhagavad Gita. Jest to pierwszą nauką Bhagavad Gita. Krishna tells Arjuna, you and I and all these kings, we've always existed. In the past, we've existed as individuals. Now we're individuals. In the future, we're also going to be individuals. Krishna mówi Arjunie, ja, ty, czy wszyscy ci królowie, zawsze istnieliśmy w przeszłości jako indywidualne osoby. Obecnie jesteśmy indywidualnymi osobami i na zawsze w przyszłości pozostaniemy indywidualnymi osobami. Not that we're going to cease existing. Nie tak, że przestaniemy istnieć. But we will give up our false ego. Ale porzucimy swoje fałszywe ego. False ego is dictating that I'm very important. Fałszywe ego dyktuje, jestem bardzo ważny. That I should be in the center. Powinienem być w centrum. And real ego is to put Krishna in the center. Ale chodzi o to, by Krishna umieścić w centrum. Ishvapanishad also makes the same point. Ishvapanishad także podkreśla ten sam. Ishvashamidamsadam. That Krishna or God is the center. Krishna czy Bóg jest w centrum. But because of envy, we don't like that. Jednakże z powodu zazdrości nie podoba się nam to. Therefore Bhagavad Gita describes Isha Dvesha Samudvena. We come to the material world because of this envy. Dlatego Bhagavad Gita opisuje, że przechodzimy do tego materialnego świata wskutek zazdrości. We don't want to put Krishna in the center. Nie chcemy Krishna w centrum. So then we come to this place of suffering. Dlatego przechodzimy do tego miejsca pełnego niedoli. But this Maya, or place of suffering, it also has a function. Ale ta Maya, czy to miejsce cierpienia, również ma swoją funkcję. To correct us till we come to our proper understanding. By skorygować nas, byśmy doszli do właściwego zrozumienia. An intelligent person, after being frustrated life after life, will turn to the Lord in his own heart. Zatem inteligentna osoba, odnosząc porażki życia po życiu, w sercu zwróci się do Pana. And if he's sincere, the Lord will direct him to the devotee. I gdy ta osoba będzie szczera, Pan skieruje ją do bhakti. Therefore it's said, by the mercy of Krishna, one gets a guru, by the mercy of guru, one gets Krishna. Dlatego jest powiedziane, że dzięki łasce Krishny ktoś dostaje guru, a dzięki łasce guru dostaje Krishna. So we're eternally indebted to Krishna and Śrīla Prabhupāda. Dlatego jesteśmy wiecznie zadłużeni wobec Krishny i Śrīla Prabhupāda. Because Krishna has sent us Śrīla Prabhupāda. Dlatego, że Krishna nam przysłał Śrīla Prabhupāda. And Śrīla Prabhupāda is giving us Krishna. I Śrīla Prabhupāda daje nam Krishna. Zobaczmy. As usual, a devotee is in an adverse condition of life, except such a condition to be the mercy of the Lord. Jak zwykle, bhakta w niepomyślnej życiowej sytuacji przyjmuje taką sytuację jako łaskę Pana. Prabhupada says, as usual. Śrīla Prabhupāda pisze, jak zwykle. With a devotee. Bhakta. But we're not devotees yet, we're trying to become devotees. Ale my jeszcze nie jesteśmy bhaktami, dopiero próbujemy stać się bhaktami. Therefore, we get disturbed. Dlatego ulegamy niepokojowi. So, devotee is tolerant. He sees the reverses are coming, but he doesn't become disturbed. Bhakta jest tolerancyjny. Widzi, gdy pojawiają się przeciwności, ale nie niepokoi go to. Because in any condition we can go on with our service. Dlatego, że w jakichkolwiek warunkach możemy kontynuować naszą służbę. Like Prahlad Maharaj, he was put into so many disturbing conditions. Jak na przykład Prahlad Maharaj, on znalazł się w tylu niepokojących sytuacjach. By his
father and son. Przychylam pracą jego ojca i tak dalej. But he remained peaceful, always remembering the lotus feet of the Lord. Ale poza tym spokojnym, zawsze pamiętając o lotosowych stopach Pana. So we're following in the footsteps of Prahlada, we're trying to become devotees. Więc podążamy w ślady Prahlada, próbujemy zostać bhaktami. We can test how much we're advancing. Także możemy sprawdzić, jaki czynimy postęp. Whether we're able to tolerate. Czy jesteśmy w stanie to tolerować. The reverses that will come. Tolerować przeciwności, które się pojawią. We shouldn't think I'm a devotee that there won't be any problems in my life. Nie powinniśmy myśleć, że ponieważ jestem bhaktą, to nie będzie żadnych przeszkód w moim życiu. It's like Bali Maharaj. He was a devotee. He was trying to actually help Vamana. Jak na przykład Bali Maharaj. On był bhaktą, więc chciał w czystości pomóc Vamanie. But Vamana expanded himself, and in that expanded form, he can say fulfilled the promise that Bali had given him. Ale Vamana rozprostrzenił się i w tej rozprostrzenionej postaci spełnił prośbę, spełnił obietnicę daną przez Bali Maharaja. He fulfilled it in two steps. I spełnił ją już dwoma krokami. Then he went back to Bali and he said, "You cheated me. You promised me three steps, but in two steps, I've taken everything. So where will I put my third step?" I wrócił do Bali Maharaja i powiedział, "Oszukałeś mnie. Obiecałeś mi trzy kroki ziemi, a ja już dwoma krokami zająłem wszystko, więc gdzie mam położyć mój trzeci krok?" So in this way, he bound up Bali with the rope of Varuna and left him in that embarrassed condition. I wówczas związał Bali linami Varuny i zostawił go w takiej kłopotliwej sytuacji. But Bali never forgot the lotus feet of the Lord. Ale Bali nigdy nie zapomniał o lotosowych stopach Pana. And when the Lord was leaving him in that condition, he called out with devotion the name of the Lord. I gdy Pan zostawiał go tak, to on z oddaniem zawołał imię Pana. So by that sincere call, then Vamana became his servant. I dzięki temu szczeremu wołaniu Vamana stał się jego sługą. And even now he's there as a doorkeeper for Bali Maharaj. I nawet do teraz jest tam jako oddźwierny Bali Maharaja. So this is the nature of the Lord. Taka jest natura Pana. But people think, oh, this is only mythology. Ludzie myślą, że jest to jedynie mitologia. Just like Draupadi, she was in a very awkward position. But she called to the Lord very sincerely and he provided her with unlimited sorrow. Tak jak Draupadi była w bardzo niezwykłej sytuacji, ale wołając Pana o pomoc, Pan dostarczył jej nieograniczonej ilości sali. So this is a picture of God. Taki jest obraz Boga. But in many Hindus they think, oh, this is just a story. Ale wielu Hindusów myśli, że to jest jedynie bajka. They don't believe that God can take the initiative. Nie wierzą, że Bóg może przejąć inicjatywę. And personally come and protect his devotee. I osobiście przyjść, by chronić swojego bhaktę. They think God is beyond that. He's just energy. Oni myślą, że Bóg jest ponad tym, jest jedynie energią. Well, no, he is the energetic. Ale nie, jest on źródłem energii. He's the source of all energy. Jest źródłem wszelkiej energii. This is explained in Bhagavad Gita very clearly. Jest to wyjaśnione bardzo wyraźnie w Bhagavad Gita. And also Brahmasmita, Srimad Bhagavatam. A także Brahmasamgita i Srimad Bhagavatam. That we should give up this idea that God is impersonal. Że powinniśmy porzucić tą ideę, że Bóg jest impersonalny. We see personality has very attractive and, you can say, important features. Osobiście widzimy, że ta cecha osobowa ma bardzo atrakcyjne i bardzo ważne cechy. Just like I'm saying, the person can take the initiative. Tak jak mówię, że ta osoba może przejąć inicjatywę. A person has qualities. Osoba ma cechy. And Krishna has all beauty, all fame, all renunciation. He has these qualities. Tak jak Krishna ma wszelkie piękno, wszelkie siłę, wszelkie wyrzeczenie, wszystkie te cechy. He can, you can say, show mercy. Może okazać łaskę. He does show mercy. I okazuje łaskę. Show mercy. If we give mercy, that's a personal quality. Dawanie łaski jest taką osobową cechą. Showing compassion. Pokazywanie współczucia. Compassion is a personal quality. Współczucie jest taką osobową cechą. So many think, oh no, God is not a person. But I'm a person. I can show compassion to a poor beggar on the street, but God can't show any compassion. Że Bóg nie jest osobą, także ja będąc osobą mogę okazać współczucie żebrakowi na ulicy, ale Bóg nie może okazać żadnego współczucia. How is it possible that I'm more than God? Więc jak to jest możliwe, że jestem czymś więcej niż Bóg?
Factually, the insulting words used by Daksha against Lord Shiva were enough to have him thrown perpetually into a hellish life. W rzeczywistości, znieważające słowa, których Daksha użył przeciw Panu Shiwie, wystarczały, by na wieczność zrzucić go w piekielne życie. But Lord Shiva, being kind toward him, awarded him punishment to neutralize the offense. Lecz Pan Shiva, będąc dla niego łaskawy, wymierzył mu karę, aby zneutralizować odrazę. People don't understand that. Just like we're in favor of capital punishment. Tak jak ludzie tego nie rozumieją. My jesteśmy zwolennikami kary śmierci. Because if the murderer is killed by the state or by the king, then in the next life that offense has been nullified. Dlatego, że jeśli morderca zostanie zabity przez króla, to w jego przyszłym życiu już ta odraza się nie liczy. But because people don't believe in the next life, they think this human being is the measure of all things, so they become sentimental. Oh, don't kill him. Ale ponieważ ludzie nie wierzą w przyszłe życie, myślą, że to ludzkie życie jest wszystkim we wszystkim, to stają się sentymentalni, mówią o nie zabijajcie. There's always a good percentage of the population who are against capital punishment. Zawsze jest duża część społeczeństwa, która jest przeciwna karze śmierci. So here we see that punishment it can be good for us. Także tutaj widzimy, że kara może być dla nas dobra. To neutralize the offense. By zneutralizować to przestępstwo. King Daksha realized this and feeling obliged for Lord Shiva's magnanimous behavior, wanted to show his gratitude. Podobnie Daksha docenił, że kara ofiarowana mu przez Pana Shivę była manifestacją jego łaski. Sometimes a father punishes his child, and when the child has grown up and comes to his senses, he understands that the father's punishment was not actually punishment, but mercy. Sometimes. King Daksha. Czasem ojciec każe swe dziecko, a gdy dziecko dorośnie i dojrzeje, zrozumie wówczas, że kara ojca w rzeczywistości nie była karą, lecz łaską. Similarly, Daksha appreciated that the punishment offered to him by Lord Shiva was a manifestation of Lord Shiva's mercy. Podobnie Daksha docenił, że kara ofiarowana mu przez Pana Shivę była manifestacją jego łaski. That is the symptom of a person making progress on the path of Krishna consciousness. Takie symptomy wykazuje osoba, która czyni postęp na ścieżce świadomości Krishna. It is said that a devotee in Krishna consciousness never takes any miserable condition of life to be a condemnation by the Supreme Personality of Godhead. Zostało powiedziane, że bhakta w świadomości Kryszny nigdy nie przyjmuje żadnych nieszczęsnych warunków życia za potępienie ze strony najwyższego osobowego Boga. He accepts the miserable condition to be the grace of the Lord. He thinks I would have been punished or put into a more dangerous condition of life due to my past misdeeds, but the Lord has protected me. Przyjmuje je jako łaskę Pana. Myśli, za swe przeszłe niewłaściwe działania byłbym ukarany lub postawiony w bardziej niebezpiecznych warunkach życia, lecz Pan ochronił mnie. Thus I have received only a little punishment or token execution of the law of karma. W ten sposób otrzymałem jedynie niewielką karę jako dowód spełnienia prawa karmy. Thinking of his grace in that way, a devotee always surrenders to the Supreme Personality of Godhead more and more seriously and is not disturbed by such so-called punishment. Myśląc w ten sposób o łasce najwyższego osobowego Boga, bhakta zawsze coraz poważniej podporządkowuje się mu i nie jest zaniepokojony tą tak zwaną karą. Także musimy przejść tą zmianę serca. You know that verse that they could put in kampam manishik shimanam? Who knows it? Kto zna ten werset? What's the meaning is that if we go on tolerating the reverses that are naturally going to come into our life. Znaczenie tego wersetu jest takie, że jeśli tolerujemy te przeciwności, które naturalnie pojawiają się w naszym życiu, and remain steady in our service to the Lord, under that condition. I pozostaniemy stali w naszej służbie dla Pana w tych warunkach. Then we become rightful inheritors of the kingdom of God. Wówczas Królestwo Boga jest naszym prawowitym dziedzictwem. Just like the son it has the right to inherit the property of the father. Tak jak syn ma prawo dziedziczyć własność ojca.
So this is, this Prabhupada says this verse is applicable in all times and all circumstances. Śrīla Prabhupāda mówi, że ten werset ma zastosowanie we wszystkich czasach i okolicznościach. Therefore Lord Chaitanya also stressed this tolerance. I dlatego Pan Chaitanya również kładzie nacisk na tą tolerancję. More than a tree. Żeby być bardziej tolerancyjnym. But we don't have to tolerate if the Lord is being offended or the Lord's devotees. Ale nie musimy tolerować, gdy Pan jest obrażany bądź faktowie Pana. Then we should become like fire. Wówczas powinniśmy być jak ogień. But on our own account. Ale jeśli chodzi o nas wobec nas. Then we have to be more tolerant than a tree. Musimy być bardziej tolerancyjni niż drzewo. Okay, any questions? Jakieś pytania? How about the death penalty for the people who are not guilty? And he spoke in English, of course. Yes. English. Maybe speak in Polish. So, like po polsku pytanie. Co z karą śmierci dla ludzi, którzy nie są winni? Yeah, but what about the capital punishment executed against people who are actually not guilty? Then those who are punishing them are culpable. Wówczas winni są ci, którzy wykonali tę karę, czy zasądzili tę karę. But we're against abortion. My jesteśmy przeciwni aborcji. The difference is, in one case, the person is guilty. And the other case, the child is not guilty. W przypadku rady śmierci ta osoba jest winna, ale na przykład dziecko, na którym dokonuje się aborcji, nie jest winne. The child in the womb is innocent, so dziecko, if you kill him, then you're going to suffer. Dziecko w łonie matki jest niewinne, także jeśli zabijesz je, to będziesz cierpieć. But if the murderer is killed, then there's no. It's good for him, good for society. Ale jeśli morderca jest zabity, to jest to dobre. Jest to dobre zarówno dla niego, jak i dla społeczeństwa. But that's another question. How to have the proper justice system? Także to jest całkiem inna kwestia. Jak zbudować właściwy system sądowniczy? Jakieś inne pytanie? Współczuciu. Jak wytłumaczyć osobie, która mówi, że Bóg jest niesprawiedliwy wobec wojny? Głód, wojny, głód. Regarding the compassion, how to explain someone that God is merciful when we see so many, you know, wars and starvation, famine? Głód, że On jest miłosierny. Jak wytłumaczyć mu to miłosierdzie? So how we can explain God's... Yeah, you can explain that He's merciful because He's giving the living entities free will. Możesz wyjaśnić, że jest miłosierny, gdyż daje żywe istoty wolną wolę. Now, how they misuse their free will, you can't blame God for that. A to, że te osoby źle wykorzystują swoją wolną wolę, to nie można o to winić Boga. What's your advice to God? Co byś poradził Bogu? He should take away their free will. Musiałby zabrać im wolną wolę. They just be robots. Żeby byli po prostu robotami. Or should he give them free will and remain in their heart, trying to advise them not to be sinful? Czy miałby dać im wolną wolę, ale pozostać w ich sercu, radząc im, by nie popełniali grzechu? And sending his son and servant, and sometimes coming himself, to correct them. I wysyłać swojego syna, sługę, czy czasem nawet przychodzić osobiście, by korygować tych ludzi. But as long as they have free will, then there's going to be misuse of free will. Ale dopóki jest wolna wola, będzie to już złe wykorzystanie wolnej woli. But that's the quality of God. Now you shouldn't condemn him because of that. Taka jest cecha Boga i nie należy go za to potępiać. Thank you very much, Maharaj, for your class. You touched so many important points. You mentioned that we commit offenses to the more advanced because we don't know our own level. Powiedziałeś, że popełniamy obrazy wobec bardziej zaawansowanych, gdyż nie znamy naszego własnego poziomu. How can I know my own level? Ale jak mogę poznać swój własny poziom? You have to be sincere. Musisz być szczery. It's not a technique. You just be sincere by being sincere. To nie jest żadna technika, po prostu musisz być szczery wówczas. Generally we say, if somebody is more enthusiastic for devotional service, somebody who is
likes to sing the holy name. Gdy widzisz kogoś bardzo entuzjastycznego do pełnienia służby oddania, kogoś, kto lubi intonować święte imię. Patient on his own account. I jest cierpliwy sam w sobie. Very determined. Bardzo zdeterminowany. But those are some of the symptoms of advanced devotee. To są pewne symptomy zaawansowanego bhakti. So if we see somebody has those qualities more than me, then we should appreciate that. Gdy widzimy, że ktoś ma te cechy w większym stopniu niż ja, to powinniśmy to docenić. And try to become, get their mercy, be like them. I próbując dać ich łaskę, by być uczynami. Rupa Goswami gives that verse, right? But the qualities of the devotee, isn't it? Rupa Goswami... Utsaha. Cytuję ten werset, który podaje cechy bhakti. Who knows that verse? Utsaha. Tell it in English so I can learn it. Enthusiasm, determination, making effort. Patience. Yeah, patience. That's three. Enthusiasm. Yeah, that's three. No, I'm translating. Entuzjazm, cierpliwość, determinacja, giving up, association of non-devotees, trust. Tak, bardzo ważne to porzucenie towarzystwa niewielbicieli. What's the next? Jaki jest następny? Ufność. Trust. Podążanie ścieżką poprzednich aczariów. Following the footsteps of the Acharyas. Following the footsteps of the Mahajans. Following the podążanie w ślady Mahajanów. Okay, that's close enough. Anyone else? Jakieś inne pytania? But it seems to be a little bit contradiction because when we are more advanced, we don't see us advanced. So we see that those advanced devotees like Bhaktivinoda Thakur, they saw himself like really low. So if you are like more advanced, you see everyone more advanced. Ale tu wydaje się, że jest taka sprzeczność, dlatego że jeśli ktoś naprawdę zaawansowany, ale nie widzi siebie jako bardzo zaawansowanego, widzimy na przykład, że Sławak nie wygląda w kule, jaki on był zaawansowany, ale mimo to widział wszystkich innych jako bardziej zaawansowanych. Tak, to prawda. But when you come to preach, then you have to make a distinction. Ale jeśli nauczasz, to musisz czynić takie rozróżnienie. That's why some devotees don't preach. Dlatego niektórzy bhaktowie nie nauczają. Like Gaur Kishore Das Babaji. Jak na przykład Gaur Kishore Das Babaji. He's thinking everybody is more advanced than me. On myśli, że każdy jest bardziej zaawansowany niż ja. But the preacher has to make distinction. Ale osoba, która naucza, musi rozróżniać. And Prabhupada did make distinction. I Śla Prabhupada rozróżniał. That was his mercy. Taka była jego łaska. He didn't just see how everybody is as advanced as me. On nie myślał, że każdy jest tak zaawansowany jak ja. Then how could he take disciples? Jak mógł przyjmować uczniów? When Prabhupada was giving initiation, we would come in front, right? But gdy Śla Prabhupada dawał inicjację, to przychodziliśmy przed niego. Bow down to Prabhupada. Ofiarowaliśmy tandawaty Śla Prabhupada. Prabhupada said, repeat after me. I Śla Prabhupada mówił, powtarzaj za mną. Nama. Nama. Om. Vishnupadaya. Vishnupadaya. So like this, he was Bhaktivedanta. Bhaktivedanta. He was telling us to glorify him. Mówił nam, jak glorifikować jego. This is a Bhakti Siddhanta has written an essay on that. Bhaktisiddhanta napisał na ten temat essay. The responsibility of assuming the position of spiritual master. O odpowiedzialności wynikającej z przyjęcia pozycji mistrza duchowego. No, it's embarrassing. Yeah, you have to treat me like as good as God. Czasem to jest takie zawstydzające, że musisz traktować mnie niczym reprezentanta Boga. This is the requirement for the disciple to be trained. Ale potrzeba, by uczeń był tak wyszkolony. He should see his guru as a representative of Krishna. Powinien widzieć swojego guru jako reprezentanta Krishna. And he should be treated in that way. I guru powinien być tak traktowany.
So it's a contradiction, but for preaching, the devotee he transcends that contradiction. Także jest to sprzeczność, ale dla nauczania bhakta przekracza tą sprzeczność. Prabhupada knew his position. Prabhupada znał swoją pozycję. That he was making a movement that was going to go on for 10,000 years with him in the center. Że tworzył ruch, który będzie istniał przez 10 tysięcy lat i on będzie w centrum tego ruchu. He wanted his murti to be in every temple. Chciał, by jego murti było w każdej świątyni. He wanted us to sing Guru Puja to him every day. He wanted us to give class from his books. This is not pride. This is understanding his own position. Once some devotees came to Prabhupada, you can read in a conversation book. W tej książce rozmów ze Szlapem można poczytać, że kiedyś jakiś bhakta przyszedł do Szlapa Upada. And one was his own sannyasi and another outside person. I przyszły dwie osoby. Jedną osobą był sannyasin ruchu Szlapa Upada, a drugą była jakaś osoba z zewnątrz. So this outside person had influenced one of Prabhupada's sannyasis. Ale ta osoba z zewnątrz wywarła wpływ na jednego z naszych sannyasinów. And they were looking for the Messiah. I tak szukali Mesjasza. And Prabhupada openly said, I'm the Messiah. I Prabhupada wprost powiedział, ja jestem Mesjaszem. Your search is over. Już wasze poszukiwanie do jego końca. And Lord Jesus also spoke like that sometimes. I Pan Jezus także czasem tak mówił. That's why they crucified him. Dlatego go ukrzyżowali. He's saying, I'm not different than God. Powiedział, nie różnię się od Boga. But he knew he was different because he was doing the work of the Father. Ale wiedział, że jest różny. Jedynie wykonywał pracę Ojca. But the followers made him God. Ale zwolennicy zrobili go Bogiem. But this is a danger. To jest niebezpieczne. We have to deal with it carefully. Musimy tak bardzo uważnie z tym postępować. Okay, we'll stop here. Dobrze, skończymy tu. Srimad Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai, Hare Krishna, jai.